No cześć misiaczki. Kochani, robimy czytanko dla wagi na marzec. I zaczniemy sobie od ogólnego rozkładu, później dodatkowe karty dla singli, radę na miłość, potem dodatkowe karty na pracę i radę na pracę, a potem Wy z każdym znakiem zodiaku i na końcu karta anielska. Waga. Waga, marzec. Dobra, kochani, lecimy. Lecimy. Słuchajcie, ten marzec to jest trochę dziwny miesiąc, także słuchajcie, nie wiem, co Wam tu wyjdzie, ale różne dziwne rzeczy wychodzą. Może jakiś marzec jest przebojowy, chciałam powiedzieć przełomowy, a powiedziałam przebojowy. No zobaczymy. Wyjście na jaw kłamstewka miśki. Oho. No, nie wiem, co będzie. Jakieś... O co to chodzi? Dobra, nie, zaraz będę mówić, ale to dziwne by było. Ale co jest związane z dzieckiem czyimś albo z jakąś nauką i z jakimiś studiami. Być może coś tutaj stanie na drodze. Pokazane macie, że nie będziecie o coś walczyć. Być może się poddajecie, bo coś się nie rozwijało w przeszłości. Strata czasu odchodzi do przeszłości. Jeżeli traciliście na coś czas, to pokazujecie, że przestajecie tracić czas. Po prostu. To akurat jest dobre. W wyniku tym najbardziej pożądanym dla Was jest szóstka monet. To jest też dobra karta. Czwórka kieliszków. Czymś się zaczniecie nudzić. Macie jakiś romansik. Jakieś seksiki. Jezu. Z zewnątrz idzie jednak odwrócony as monet, czyli możecie mieć do czynienia z lovelasem albo z jakąś niestabilną osobą. Z osobą, która nie planuje tak poważnie, jak być może Wy planujecie. I jakaś problematyczna albo w ogóle brak komunikacja. Pod spodem, koło fortuny i bardzo dobrze. Koło fortuny pokazuje, że macie taką energię w marcu, że nawet jeżeli tu jakieś takie rzeczy się podziabdziają, coś tam powychodzi na jaw, czy tam jakieś dziwne rzeczy się porobią w miłościach, to... Powinniście sobie dać z tym dobrze radę, dlatego że macie tak jakby Wam energia sprzyjała, energia gdzieś tam skądś tam, wiecie, o co chodzi, czyli no to jest akurat dobre. Dobra, kochani. Ktoś tu tracił na coś czas. No na co można tracić czas? No na cokolwiek, no jejku, no w jakimś dziwnym związku, na dziwną osobę, można czekać, można nie czekać, można czekać, aż się ktoś ustatkuje, aż ktoś przyjdzie i zaproponuje, zamieszkajmy razem, no różne rzeczy można czekać. No jakby nie było, była to strata czasu, odchodzi to do przeszłości, co oznacza, że albo coś ruszy z tą sytuacją, która była stratą czasu, albo w ogóle odetniecie tą sytuację, dlatego że uznacie, że nie ma sensu dłużej tracić czasu, więc to odchodzi do przeszłości. To akurat dobrze. Macie pokazaną kartę wyjścia na jaw kłamstwa lub oszustwa, więc albo jest to autentyczne kłamstwo i oszustwo, czy tam jakieś tam coś niefajne, jakieś za Waszymi plecami zrobione i Wy się dowiecie w marcu, albo jest to karta, która mówi, że Wy przejrzycie na oczy, to znaczy zaczniecie widzieć prawdę. Również jest to karta takiego czegoś, że na przykład jeżeli było tak jakoś dziwnie w związku, czy między jakąś tam grupą, znaczy między jakąś dwójką ludzi, czy coś takiego, coś dziwnego było, to teraz na przykład wchodzicie w taką energię, że będziecie już szczerzy wobec siebie. No być może takie coś. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma dziecko, albo sam jest na jakichś studiach, albo był, czy coś takiego, albo ktoś planował otwieranie jakichś własnych biznesów, czy coś takiego, to niestety coś tu jest nie tak. Więc albo jakieś problemy w szkole, czy na studiach u Was lub u jakiegoś dziecka, albo problemy w otworzeniu własnej firmy, albo problemy w jakimś takim stażem. Coś tu może być spowolnione, po prostu nie idzie tak, jakbyście chcieli, na takiej zasadzie. I macie pokazane, że poddajecie się w związku z jakąś rzeczą lub z jakąś osobą. To może być praca, to mogą być studia, ale to może być osoba i związek. I macie pokazane, i ta jeszcze nie powiedziałam, że ta karta, o której tu przed chwilą mówiłam, że to jakieś szkolne czy jakieś zawodowe rzeczy, które nie idą, to może być też komunikacja z drugą osobą i brak ofert, albo, czyli brak konkretów, albo komunikacja urzędowa, no załatwianie dokumentów na przykład. I też tutaj jakieś spowolnienie. Natomiast Wy pokazujecie, że nie będziecie o coś na siłę walczyć, nie będziecie... Bardzo możliwe, że... Słuchajcie... To jest tak, jakbyście sobie w marcu zdali sprawę z tego, co warto, albo inaczej powiem, o co warto walczyć, a o co już nie. To jest tego typu energia. To jest tak, jakbyście po prostu przejrzeli nagle na oczy i widzicie wszystkie kłamstwa, albo widzicie, że sami się oszukiwaliście, widzicie, że coś tutaj nie jest konkretne, nie jest tak, jak powinno być, nie wygląda to tak, jak chcieliście i pokazujecie, a właściwie to nie będę na siłę o to walczyć, odpuszczam to. I rzeczywiście 4 kielichów u Was tutaj w przyszłości najbliższej pokazuje, że moglibyście nawet być znudzeni. I jakbyście dostali jakąś ofertę, czy to miłościową od człowieka, czy jakąś ofertę pracy, czy jakieś, no nie wiem co tam, zawodowo tam jakieś, ale jakąś ofertę, to Wy byście tak popatrzyli na tą ofertę, byście powiedzieli, kurczę, właściwie to ja nie wiem, czy ja jeszcze tego chcę. Takie coś, takie trochę znużenie. U Was w energii 9 kielichów mówi o tym, że albo macie jakiś fajny romans, jakieś tam seksiki, coś się zaczyna, może to jest coś nowego, może to jest coś, co już trwa, może, no nie chcę mówić, że macie 2 rzeczy, ale jeżeli czekaliście na to, że się z kimś ustatkujecie, a ta osoba nie wychodzi z żadnym takim konkretem, to być może Wy macie na boku jakiś romans. No jest taka możliwość teoretycznie. Natomiast jest to też karta, która pokazuje, że Wy będziecie spełniać swoje marzenia. Po prostu będziecie szli i będziecie spełniać swoje marzenia. Nie będziecie walczyć na siłę o to, co się nie rozwija i o to, co jest stratą czasu i o jakiś brak konkretów. Pokazujecie, mnie to nudzi, ja mam inne opcje, ja mam lepsze opcje i będziecie spełniać swoje marzenia. Jezu, jakie Wy macie karty. Boże, wagi, ale jaja. Z zewnątrz macie brak stałej oferty lub problemy z jakimś dokumentem. Nie wiem, no tu patrzę na to, że jest jakaś szkoła czy jakieś studia, więc albo u dziecka, albo u Was jakieś, nie wiem, może coś, jakieś opóźnienie w otrzymaniu jakiegoś dokumentu czy coś takiego. Natomiast jeżeli czekacie na ofertę stałą od jakiegoś człowieka, w sensie chodź zamieszkajmy razem czy coś takiego, nie wiem, czy ta oferta w marcu przyjdzie. Ja nie mówię, że ona nigdy nie przyjdzie, ale Wy macie w obawach u siebie pokazane, że człowiek jest niestały, że nie można na nim polegać, że on mówi co innego, robi co innego. Albo raz robi to, raz robi to, raz mówi to, raz mówi co innego. Więc rzeczywiście z zewnątrz ta energia jest taka, że ta osoba, czy no, to nie musi być osoba miłosna, to może być, że czekacie na jakąś ofertę w pracy, czy coś takiego, że to nie przychodzi w marcu, że jest jakieś opóźnienie tutaj. To może być tylko i wyłącznie opóźnienie związane z Waszą... Aha, właśnie, chciałam powiedzieć co innego, a powiedziałam co innego. Powiem 2 rzeczy. To może być opóźnienie związane z Waszą własną blokadą, bo Wy zaczynacie myśleć, kurde, właściwie ja nie wiem, czy ja tego chcę i zaczynacie to blokować energetycznie i rzeczywiście to wtedy nie przychodzi, albo może być to związane z tym, że jeszcze brakuje jakichś dokumentów, albo że brakuje konkretnej komunikacji między Wami. I rzeczywiście ta komunikacja w marcu nie poprawia się. Ja nie wiem, tam w marcu jeszcze ten Merkury będzie fiurgał odwrotnie. Potem po tym, jak już nie wiem, kiedy on wraca do normalności. Jeżeli wraca w marcu, to i tak jeszcze będzie ten cień przez 2 tygodnie później, a może nie wraca w marcu do normalności. Nie wiem, kochani, nie sprawdzałam tego. W każdym razie być może dlatego są problemy w komunikacji. Problemy w komunikacji mogą być pomiędzy Wami i jakimś szefem, pomiędzy Wami jakimś urzędem, mogą być w pracy, mogą być na studiach, a mogą być w związku. Jakby nie było, jakieś problemy w komunikacji tutaj się pokazują. Ale to, co najlepsze do osiągnięcia w marcu, to Wy i tak dostajecie to, na co zasługujecie. No, to jest ciekawe, dlatego, że to jest tak, jak gdyby tu nawet jakby coś nie szło, to Was to tak jakoś specjalnie nie dotknie, bo Wy pokazujecie, na siłę nie będę nic tam, o nic się starać, ja se tu poczekam, do mnie przyjdzie to, na co ja zasługuję. I rzeczywiście tak jest. Przychodzi do Was, to jest zwrot jakiejś energii, Wyście coś tam inwestowali, macie zwrot, macie, to może być zwrot długu, to może być finansowe, to może być oferta właśnie, ta, która tu jeszcze nie przyszła, a koniec końców przyjdzie, ale to może być również jakaś oferta miłościowa, czy jakaś wymiana pomiędzy Wami i partnerem, czy jakąś tam osobą. Jezu, wagi! No, przeciekawe, ale wiecie co, uważajcie na jakąś osobę, z którą jesteście albo związani, albo czekacie na tą osobę, albo coś tam, bo Wy macie w obawach pokazane, że ta osoba jest niestabilna, a jeżeli Wy macie takie obawy, to pytanie, czy rzeczywiście tak nie jest. Zwróćcie uwagę na to, czy na pewno tutaj ta właśnie komunikacja Wasza między Wami, czy to działa, może trzeba będzie bardziej porozmawiać. na jakiś temat, na jakiś konkretny temat, dobra? Słuchajcie, dobra. Karty dodatkowe dla singli. Brak jakiegoś nowego początku, albo blokada, albo niestety pójście na łeb na szyję w coś, co nie jest dla Was dobre. Mam nadzieję, że oj, kurde, no właśnie, nie wiem. Bo ten rycerz, no dobra, zaraz zobaczymy, jaka jest trzecia karta. Zaraz zobaczymy. No, misiaczki. Nie wiem, bo tutaj jest karta siódemki buław odwrócona. Wiecie co? Macie pokazanego jejku. Nos mnie swędzi. Nie wiem, na pieniądze chyba. Zawsze to tak tłumaczę, że to na pieniądze. Słuchajcie. Macie pokazanego rycerza kieliszków. Rycerz kieliszków, no to w ogóle żyć nie umierać, no bo przychodzi oferta miłości. No wy jesteście singlem, a przychodzi do was oferta miłości. No to fajnie, no to teoretycznie mogłoby się tu coś rozpocząć, jakiś romansik, jakieś coś tam. Ale wy pokazujecie dwie rzeczy, które są tutaj niepokojące i dlatego musicie zwrócić uwagę na to, kto to jest ta osoba, co przychodzi. Czy to nie jest wracacz, albo czy to nie jest osoba, która... No właśnie, na ile ta osoba będzie dla Was dobra, ponieważ macie pokazane, że moglibyście wejść w coś bez takiego przemyślenia sprawy, to znaczy na gorąco. I to by było za szybko. I mogłoby to no, poskutkować takim za dużym otworzeniem się na coś, taką bezbronnością wręcz. Wiecie, o co chodzi? Czyli zamiast trzymać taki troszeczkę dystans, dlatego że osoba do Was przychodzi i no, możecie jej nie znać, albo jest to jakiś wracacz, który już Was kiedyś zranił, czy coś takiego. Zamiast trzymać taki trochę dystans i tak troszeczkę przymknięte drzwi, tak uchylone, ale tak ja Cię tu najpierw obczaję, a potem zobaczymy, z czym Ty przychodzisz, to Wy tak jakbyście na oścież byli otwarci. Chyba że to ta druga osoba jest na oścież otwarta. Też taka jest możliwość. Ale wiecie co? Jest potencjał w marcu, że jakaś nowa znajomość albo jakieś wyznanie miłosne od starego wracacza mogłoby się tu pojawić, ale Wy postarajcie się po pierwsze nie odkrywać wszystkich kart od razu, nie przyjmować od razu z otwartymi drzwiami, po drugie przemyśleć, czy na pewno chcecie w to wchodzić tak szybciutko? Czy nie trzeba by było tak kroczek po kroczku? Najpierw kawka, no potem druga kawka, potem jeszcze 150 kawek i dopiero ewentualnie porządna randka. Wiecie, o co chodzi? Żartuję oczywiście, może nie 150, ale postarajcie się trochę bardziej na spokojnie do tego podejść, a nie tak, wiecie, na takie wow. Dobra? Kochani, rada dla wagi na miłość... Tak ogólnie. Ojejku. Dobra, jeżeli macie stały związek, to może macie jakieś problemy i należałoby dostrzec, że jest jakiś konflikt w małżeństwie, że ktoś jest nieszczęśliwy i zastanowić się, jakby to można było naprawić lub zastanowić się, no, żeby jakoś porozmawiać ze sobą, dlatego, że trzeba by było dostrzec konflikt i albo w te, albo we w te. To znaczy trzeba by było jakoś tutaj zauważyć tego tam... Chciałam powiedzieć słonia w pokoju, bo po angielsku się tak mówi, ale dobra. Kochani, druga sprawa jest taka. Zwróćcie uwagę na to, czy nie macie do czynienia z jakąś niestabilną osobą. I Wy pokazywaliście wcześniej w tym głównym czytaniu, że możecie mieć taką obawę, że jakaś osoba obiecuje coś raz, a potem tego nie robi. Możliwe, że macie do czynienia z kimś, kto nie chce się ustatkować, nie chce bardzo poważnego związku, bo się jeszcze zastanawia. Jeżeli tak by było, no to niekoniecznie musielibyście już teraz jakoś strasznie poważnie coś robić z tą osobą, dlatego, że tu jeszcze nie ma pewności, że ta osoba będzie dla Was dobra. Więc trzeba by było się po prostu zastanowić, to tyle. Natomiast co jeszcze chciałam powiedzieć? Rada na miłość. Niekoniecznie musicie do wszystkiego podchodzić w taki bardzo... Ojejku, jakie słowo ja szukam? Czekajcie, dajcie mi sekundę, bo zgubiłam słowo. Dobra, powiem inne słowo, bo nie pamiętam tamtego. W taki bardzo staromodny i taki klasyczny sposób. No. Niekoniecznie musicie w taki sposób do związków podchodzić. Możecie być, słuchajcie, jakimś tam rebeliantem. Możecie jakoś na luzie potraktować tą waszą sytuację związkową. Nie musicie od razu planować jakichś poważnych tam, tu śluby, tu coś tam, tu coś tam. Możecie sobie robić tak, jak czujecie. Więc tutaj to by było takie troszeczkę, taka trochę rada, żeby nie być takim strasznie klasycznym i takim ułożonym i robić to, co wam społeczeństwo narzuca. Taka dziwna rada, ale tak to wygląda. Tradycjonalistą, że nie musicie być, o to chodzi, że nie musicie być takim, nie musicie zgodnie z tradycją wszystkiego tutaj robić w związkach, dobra? Dobra, kochani. Wagusia, nie rada, tylko karty dodatkowe na pracę. Słuchajcie, jest pokazane, że coś przebolejecie z przeszłości. Coś, co straciliście albo coś, czego nie zrobiliście w przeszłości zawodowo albo finansowo i pokazujecie, że to już jest koniec opłakiwania tej rzeczy. Czyli jakby odcinacie się od jakiejś przeszłości. Albo zapominacie o czymś w przeszłości. Jest jakiś mężczyzna, to może być wasz partner, albo to jesteście wy, jeżeli jesteście facetem, ale... to może, Jezu, przyszło mi do głowy lekarz albo jakiś uzdrowiciel. Przyszło mi do głowy, że ktoś mógłby tutaj komuś pomagać ludziom. To może być jakakolwiek inna praca, nie musi być lekarz, ale chodziłoby o to, żeby pracować z ludźmi. Nie wiem, czemu mi takie coś przyszło do głowy, ale to mi pierwsze przyszło do głowy. Druga sprawa jest taka, że macie wsparcie w jakiejś osobie. To może być partner, to może być ojciec, to może być szef, ale to byłby taki dobry szef, nie taki kategoryczny, tylko taki miły i wspierający, ale jest jakaś osoba, która was wspiera na tej waszej drodze rozwoju zawodowego albo w ogóle w pracy. Jeżeli macie jakąś tutaj pracę, to ta osoba by was wspierała. Jeżeli jesteście facetem, to musicie robić to, co kochacie. I zwróćcie uwagę na to, co by wam dało poczucie szczęścia. Zresztą kobiety też mogą tak na to przecież popatrzeć. I kochani, karta trzecia. Nie walczyć o coś na siłę, ale to już mieliście pokazane, że moglibyście nie chcieć na siłę czegoś zdobywać, tylko bardziej tak jakoś łagodnie i tak jak przyjdzie, to ma być, a jak nie przyjdzie, to tak łagodniej byście to potraktowali. To jest ciekawe, ale to samo mieliście wcześniej w tym ogólnym, co ja powiedziałam, że moglibyście chcieć z czegoś zrezygnować, bo zobaczycie, że nie warto tracić czasu na coś, co nie przychodzi. No, kochani, to jest do przemyślenia, bo są bardzo takie filozoficzne karty, więc to wy musicie jakby wyszukać, gdzie u was w zawodowych tych jakichś tam sprawach czy finansowych, gdzie taka energia by była. Jest pokazane, że wy nie chcielibyście wchodzić w konflikt, być może w pracy z kimś, albo nie chcielibyście na siłę o coś walczyć, tylko tak łagodniej byście bardziej chcieli podejść do czegoś. No. No. Rada na pracę dla wagi to... Oj, nie wracać do czegoś z przeszłości. No nie wiem, czy tak rada mogłaby być nie robić czegoś związanego z dziećmi, bo to jest bez sensu, bo jeżeli jesteście w tym dobrzy i moglibyście coś robić związanego z dziećmi, nie wiem, jakieś... nie wiem co, no dobra, nie wymyślę, no coś tam z dziećmi, to dlaczego mielibyście tego nie robić? To bez sensu rada, ale wyciągnę wam jeszcze jedną kartę, bo nie jestem pewna. Prawdopodobnie oznacza to, żeby nie robić czegoś z przeszłości. Nie wracać do czegoś z przeszłości, zawodowo. Kochani, no taka rada, no nie wiem, no. Żebyście byli królem monet, żebyście założyli własną firmę, albo starali się o jakiś awans, albo posłuchali jakiegoś szefa, albo zachowali jakąś stabilizację, którą już macie. Albo szli gdzieś, pieli się gdzieś na górę, gdzieś tak jakbyście chcieli iść wyżej niż jesteście teraz. Jeżeli macie taki pomysł, to jest pokazane, że to jest dobra droga. Chyba coś w przeszłości jest u niektórych wag, co zostało zostawione albo nie zostało nigdy zrobione, to znaczy jakieś marzenie albo coś, ale z jakiegoś powodu pokazują mi te karty, żeby no właśnie nie wracać do czegoś, żeby przeboleć coś, co zostało utracone i iść po coś nowego. No i też jest pokazane, żeby jakoś piąć się tutaj w tej hierarchii, to znaczy, żeby iść na sam szczyt. Dla tych, którzy mają tego typu zawód czy pracę właśnie. Na przykład, nie wiem, robicie magistra, no to żebyście robili doktorat. Albo jesteście tam gdzieś tam na jakimś szczeblu, to żebyście się starali o awans, żebyście szli wyżej. Żebyście takie aspiracje mieli jak najwyższe tutaj, no. To jest taka górna półka. Kochani, to jest też ktoś, kto... nie wiem, czemu cały czas mam w głowie jakiegoś nauczyciela. Nie, w ogóle nie wiem, dlaczego mi takie coś do głowy przychodzi. Cały czas jakieś uczenie innych ludzi. Nie wiem, czy mam takie coś w głowie. Chodzi mi o jakąś osobę, która jest jakąś szyszką. To wy byście mogli aspirować na taką jakąś posadę, czy coś takiego. Ktoś, kto coś gdzieś jest na samej górze i nie wiem, uczy innych, czy rządzi innymi, czy no takie jakieś coś. Nie wiem, czy to było dla kogoś, ale słuchajcie, takie coś mi do głowy przyszło. Także mówię, no na wszelki wypadek mówię. Oczywiście nie musicie tego łapać, jak to nie jest wasze. Słuchajcie, rada na pracę, była rada na pracę? A była, to była rada na pracę, jejku. Dobra, waga z każdym znakiem zodiaku. I zaczynamy od baranka. Jeżeli macie osobę spod znaku barana, to koniec romansu jest pokazany. Albo był jakiś trójkąt i ktoś kogoś wybiera, albo jest pokazany koniec romansu. Ktoś was nie wybiera, albo wy ich nie wybieracie. To nie wygląda obiecująco, ta karta, kochani. Słuchajcie, jeżeli macie byka, to jest praca pokazana. Albo jest to jakiś romans w pracy, albo praca was jakoś dzieli, bo na przykład jedno pracuje, a drugie czeka i nie ma spędzania wystarczająco czasu ze sobą. Ale jeżeli nie ma czegoś takiego, nie ma takiej pracy, nie ma takich problemów, kochani, to być może będziecie się skupiać na tym, żeby pracować nad związkiem. O, no wtedy dobrze, no wtedy to jest dobra karta, no bardzo dobra, bo się skupiacie na sobie nawzajem i skupiacie się na pracy, nad związkiem, nie na pracy, tylko na pracy nad związkiem. Słuchajcie, bliźnięta. Nie wiem. Słuchajcie, w tym związku kobieta pokazuje, że jej coś tutaj wygasa, że nie bardzo już ją tutaj coś ekscytuje, że jej się nudzi. Jest też pokazane, że ktoś mógłby być zły, zazdrosny i że mogłaby być jakaś kłótnia, zwłaszcza no, kobieta mogłaby wywołać kłótnię. Mogłoby was coś wkurzyć, jeżeli jesteście kobietą. Może być jakaś inna jeszcze osoba spoza waszego związku, która jest zazdrosna o ten wasz związek, ktoś, kto bruździ. Nie jest to zbyt obiecująca energia dla was i dla bliźniąt, niestety. Rak. Tutaj jest brak stałości albo problemy w związku. Jeżeli macie stały związek, to jest pokazane, że jest problem, jest konflikt. Trzeba by było się zastanowić, o co to chodzi. Ktoś tutaj jest niezadowolony, być może oboje. Jeżeli nie macie stałego związku, to na razie nie ma przepowiedni stałego związku tutaj niestety. Nie ma stałości tutaj z rakiem. Jeżeli macie lwa... Ulga i jakieś takie zrzucenie odpowiedzialności. No i takie już przestanie, takie zrzucenie stresu, zrzucenie jakiejś pracy, jakiejś odpowiedzialności, odciążenie kogoś na przykład, czy coś takiego. Ale ulga to też jest coś takiego, że na przykład mieliście problemy i nagle się wyprostuje między wami. Czyli będzie ulga, o, w końcu koniec problemu. Ale może być też tak, że ulga to będzie rozstanie, dlatego że to będzie ulgą dla was. Jeżeli tak byście to czuli, to tak może być, kochani. To był lew, teraz panna. O, z panną jak najbardziej. Macie stały związek z panną i bardzo porządny. No chyba, że jedno z was ma małżeństwo i tutaj jest trójkąt, no to wtedy to małżeństwo jest cały czas utrzymane. Natomiast jeżeli nie ma takich przeszkód, to jest pokazane, że wy macie szansę na bardzo poważny stały związek. Stabilizacja, po prostu. Słuchajcie, waga, czyli dwie wagi. No nie bardzo. Albo jakieś zakończenie romansu, jeżeli to był tylko romans, albo fatalny romans, albo brak spełnienia marzeń w tym związku, albo problemy seksualne, albo coś jest nie tak. No po prostu coś jest nie tak. Nie daj Boże, mam nadzieję, że nie. Jedno z was ma kogoś na boku. No, mam nadzieję, że nie, ale słuchajcie, kochani, no, wygląda to trochę tak podejrzanie. Tak jakby to nie było spełnienie marzeń, ten związek, dwóch wag. Słuchajcie, waga i skorpion. ktoś kogoś śledzi, ale też negatywnie o kimś myśli. Nie będę zgadywać, kto o kim tak źle myśli, ale jest pokazane, że ktoś cały czas nie może przestać o kimś myśleć, ale myśli w taki negatywny sposób, zarzucając tej drugiej osobie, że jest jakaś niefajna. Podejrzliwość tu jest pokazana. Takie śledzenie drugiej osoby z taką podejrzliwością, że ta osoba coś złego robi. No to taka niezbyt fajna energia, słuchajcie, ze skorpionem. Szczelczyk. O, bardzo fajnie. Romans, seksiki, spełnienie marzeń, żyć nie umierać, zaproszenie gdzieś tam, spotkanie, wyjścia. No, bardzo ładna karta. No na razie dziewiątka, na razie romans. No może jeszcze niekoniecznie musi być z tego Bóg wie co, ale na razie się dobrze zapowiada. Koziorożec. Świat. Słuchajcie, jeżeli nie wyjeżdżacie gdzieś razem i nie jest to też karta, która mówi o tym, że jesteście daleko od siebie i się przez internet musicie komunikować, to być może będzie zakończenie jakiegoś cyklu u Was. Co mogłoby oznaczać, że się rozstajecie albo już żeście się rozstali i po prostu domykacie to już raz na zawsze, ale może to też oznaczać, że zamykacie jakiś jeden rozdział w waszym wspólnym życiu i otwieracie nowy. Na przykład zamykacie narzeczeństwo i wchodzicie w nowe życie jako małżeństwo. No teoretycznie można by było coś takiego również powiedzieć. Jakieś zamknięcie jakiegoś rozdziału albo dalekie podróże, czy tam jakieś taki bardzo duży dystans. Bylibyście chyba w innych krajach wtedy. No. Słuchajcie, wodnik. No, bardzo dobrze. Rozwija się, pracujecie nad tym, budujecie coś. Jeżeli było już zbudowane i się zepsuło, to naprawiacie. To jest karta rozwoju. Bardzo dobra. Obiecująca w każdym razie. I rybki. A tu klateczka. I słuchajcie, albo ten związek jest dla kogoś klatką i ktoś tutaj jest niezadowolony i chciałby się wydostać, a nie potrafi, no bo może są dzieci, a może z jakiegoś innego powodu tam się ktoś nie potrafi rozstać. Albo, a co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że związek jest klatką, albo jest taka sytuacja między wami, że wy nie możecie być razem z jakiegoś powodu. Na przykład jest trójkąt, jedno z was ma jakiś tam właśnie związek gdzieś na boku i nie możecie być razem, bo nie ma jakby takiego dobrego wyjścia z tej sytuacji. Albo mieszkacie gdzieś daleko od siebie, no to też jest możliwe i żadne nie może przyjechać, bo każde ma jakąś pracę. No takie rzeczy są możliwe, więc tak jakby na razie z rybami w marcu ta energia taka była trochę taki zastój, stagnacja związane z tym, że nie wiadomo jak tą sytuację rozwiązać. Możliwe, że w marcu nie będziecie jej rozwiązywać po prostu. Dobra kochani, karta anielska i kończymy. I pamiętajcie o lajkach, o subach i pamiętajcie o komentarzach, jeżeli się Wam to do czegoś oczywiście przydaje. I miśki, karta anielska dla wagi na marzec to miej otwarty umysł. Twoja bratnia dusza może być inna niż Twoje oczekiwania. Czyli Wy moglibyście mieć w głowie, moja bratnia dusza to musi być takie, a przyjdzie coś zupełnie przeciwnego. No, znaczy nie w sensie, że przyjdzie kobieta, jak Wy chcecie chłopa, no nie w takim sensie przeciwne, ale zupełnie inaczej będzie wyglądać, zupełnie inaczej się będzie zachowywać. No, znaczy, no, nie w sensie, że tragicznie, tylko po prostu będzie to trochę inne. Wam się wydawało, że o, moje tam bratnie, coś tam, to musi być takie. A się okaże, że przyjdzie inne. I Wy macie radę, a czekaj, miej otwarty umysł, bo tu może jeszcze Was coś zdziwić. Może przyjść taki człowiek, że się aż nawet nie będziecie spodziewać, że tu wybuchnie jakieś tam no uczucie, Jezu. Misiaczki. Może to też oznaczać, że Wy jesteście teraz związani z jakąś osobą, o której myślicie, że to jest Wasza bratnia dusza, a ktoś inny jest Wam pisany. No pisany jak pisany, to są oczywiście Wasze wybory, nie żadne tam jakieś tam, wiecie, determinacja Waszego, no jak to powiedzieć, jakiego słowa uszukam, jejku. Wagi, ja nie mogę się wysłowić dzisiaj, już od dwóch znaków, kurde. Na rakach to samo było. Chodziło mi o to, że może to nie jest jakoś tam, że jest Wam rzeczywiście, bo ja powiedziałam pisane, no nie ma tak, no to są zawsze wybory ludzi, to nie jest tak, że musicie z kimś być albo nie musicie, albo nie możecie. Słuchajcie, ale zastanówcie się nad tym, że być może gdzieś jest jakaś osoba, co się nie spodziewacie nawet, że jest to jakaś bratnia dusza. Misiaczki, tyle. Widzimy się na tygodnióweczce albo się widzimy na innych znakach, jak będziecie śledzić inne znaki, a na razie buziaczki, pozdrowionka, no i pa, pa.